Atmosfera się zagęszcza, wszystko idzie w kierunku konfrontacji. Ewidentnie konfrontacji, nie ma się co czarować, tego byliśmy świadomi. Z 12 grudnia godzina 12. Wtedy byłem, miałem dyżur w Mkaze w MKZ, tak się mówię na Stalmacha, w każdym bądź razie dostajemy wiadomość od, to jest fakt rzeczywiście potwierdzający, od jednego z oficerów milicji, że dziś wieczorem coś się będzie działo. W tym czasie jakoś tak się złożyło, że było bardziej nie formalne posiedzenie Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN-u. Coś tam było takiego w każdym razie. Tam, coś tam się działo. W każdym razie pewne materiały po prostu wziąłem, zabrałem do torby i pojechałem do domu skasować to. I padła decyzja tam między innymi poprzez taksówkarzy, Marian Olborski tam, LL, w każdym razie to, że pewne rzeczy z MKZ-u trzeba wywieźć na zapas. Coś tam nawet, bo przymiarki do wywiezienia maszyn drukarskich, tego typu rzeczy, myśmy wcześniej mieli, żeby nie było wątpliwości, były pewne przymiarki i tak dalej. Pewne elementy działań takich zapobiegawczych czy profilaktycznych, to nam się udało w Torąskich Górach przeprowadzić, w pewnym sensie, bo brałem w tym udział po prostu też. I o co chodzi? Może wam powiem zabawnie, ponieważ i wtedy wybiorłem parę rzeczy. Wróciłem do domu. Tam w jakiś sposób mówię z rodzicami, że coś się będzie działo, i akurat samą noc z, 13, z 12 na 13 spędziłem u znajomych pilnując dzieci. Ich małych dzieci. To jest zupełnie taka przezabawna historia, więc nie w tym domu. I no więc w nocy, w nocy no nad ranem, już tam jakoś tak, się coś tam, że coś zacichło, jest wszystko jakoś tak inaczej. W każdym razie. W sobotę po południu spaliłem część rzeczy. Mówiąc po ludzku, spaliłem. No. Yy... Głównie dotyczących tych kpn i parę rzeczy powiedziałem, że ewentualnie przenieść. Z domu wyczyściłem wszystko. Przeniosłem do tego pięt... mieszkania piętro niżej. Mówiąc po ludzku. W domu zostawiłem wyczyszczone, wszystko pięknie. Wyjechałem i mówię, no mama zobaczymy, bo coś się może dziać. W każdym razie powiedzmy rano w niedzielę już jest jasno wszystko, no... Czy ktoś, jeszcze nie pamiętam jak dokładnie, to w każdym razie to było takie dziwne przeżycie, że nagle wychodzę ten i potwierdzenie, że jest stan wojenny, coś takiego dziwnego, czy takie hasło cholera, wie co to jest. nie, Idę do, do znajomych i innych i włączam tę telewizję, coś tam słucham, z tego co się dzieje, wszystko fajnie. W nocy następnie do domu nie wróciłem i w poniedziałek się, wam powiem, taką rzecz, że nagle zorientowałem się, że nie mam dowodu osobistego, że jestem tak jak ten cymbał. A w, a w samych Tarnowskich Górach yy, podeszłem do Tagoru, bo byłem święcie przekonany, że Tagor będzie strajkował. I nagle takie makabryczne zderzenie. Zakład, który bo to była taka bardzo radykalna jednostka, takie wszystko, że jakoś tak i, i tam się nic nie dzieje. Cisza, spokój, ludzi nie ma. Ja mówię, no i to już poczekam do wieczora, jakoś tak to przeżyję. Wpadnę do domu na chwilę dowód zabrać. No bo tak, ani rodzice, ani rodzina nie wie, jaka ja jestem, no bo tak, tak się szwendą za przeproszeniem teraz już, I pojadę do Katowic i zobaczymy, jak u nas, nie? Bo w, w, teoretycznie strajk był wygaszony w sobotę na WNS-ie, bo to o to poszło. No miał być wygaszony, mówiąc po ludzku, w każdym bądź razie... Później się okazało, że bezpieka czekała od soboty na mnie. U sąsiada, który był pracownikiem UB przed, jeszcze. I oni po prostu dwa dni czekali na mnie. Tak się, tak się zabawnie złożyło, że jak tylko się wpakowałem do domu. Kurtkę przebrałem, wziąłem dowód osobisty. No to oni weшли, rozpiepszyli drzwi i wyciągnęli mnie z domu. Wchodząc, rozwalili drzwi, kawacha mieli odbezpieczonego. Taki ciężki łom, długi. Potem mi go na nogi położyli, jakby je wieźli. Ale nie było jakichś takich okrzyków. Jakich, takie, wiesz, oni może, w każdym razie to było takim bardzo spokojny. To co zapamiętałem, że. Mówię panowie, dajcie sobie spokój. Ja się ubiorę, wychodzę z wami. No, może to był, życie tak, tak rządziło to po prostu. Nie? W każdym bądź razie mama zaczęła płakać, a to jest doświadczenie rodzinnego, ponieważ nawet miała wujka, który był z karą śmierci siedział w 50-tych latach jej rodzony wujek zresztą, więc mama tu miała taki ogromny strach. No, człowiek się zachowuje wtedy chyba bardzo spokojnie, bo wyślijesz mnie na schody, na pół się odwraca mama, mówi, spokojnie mama, ja wrócę do domu. Nie wiem kiedy. Coś takiego powiedziałem.